W wypadku polskiego autokaru zginęło 12 osób. Jest wyrok. Przełom w sprawie wypadku polskiego autokaru z pielgrzymami jadącymi do Medjugorje. Sąd wydał wyrok wobec organizatora wycieczki. Przypomnijmy, że w czasie wypadku na autostradzie A4 w Chorwacji zginęło 12 osób. Dowody przeciwko Jarosławowi M. nie pozostawiły żadnej wątpliwości w ocenie sędziego rozpatrującego sprawę. Wypadek polskiego autokaru w Chorwacji – jest ważna decyzja. Polski autokar wiozący pielgrzymów do Medjugorje zjechał z drogi. Wypadek na autostradzie A4 w Chorwacji miał miejsce 6 sierpnia 2022 roku. Dopiero we wtorek 20 lutego 2024 roku sąd skazał winnego. Sąd wskazał, że za tragedię odpowiada Jarosław M., właściciel firmy organizującej wyjazd. W czasie wypadku polskiego autokaru na Chorwacji zginęło 12 osób. Kolejnych 32 pielgrzymów zmierzających do Medjugorje zostało rannych po tym, jak autobus zjechał z drogi i wpadł do przydrożnego rowu. Wydano wyrok wobec organizatora pielgrzymki do Medjugorje. Od początku pojawiły się wątpliwości wobec tego, czy pielgrzymka powinna w ogóle się odbyć. Powodem był komunikat biura prasowego Kancelarii Marszałka Wojewódzkiego Mazowieckiego. Niedługo po wypadku na chorwackiej autostradzie przekazano, iż właściciel firmy nie był wpisany do rejestru organizatorów turystyki, a było to wymagane. We wtorek, 20.02, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi Południe wydał wyrok w związku z wypadkiem polskiego autokaru. Nieprawomocny wyrok dotyczy Jarosława M., właściciela firmy, która zorganizowała pielgrzymkę. Mężczyzna został skazany na rok więzienia. Kara została zawieszona na okres 3 lat. Sąd wydał wyrok, więzienie oraz kara grzywny. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie skazał Jarosława M. zaorganizowanie wyjazdów turystycznych bez wymaganego prawem wpisu do rejestru, czyli za czyn z artykułem 59 ust. 2 o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Oskarżonemu wymierzono karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby oraz grzywnę w łącznej wysokości 10 tysięcy złotych, przekazał PROK. Szymon Banna z warszawskiej prokuratury. Co więcej, Jarosław M. został objęty zakazem dotyczącym prowadzenia turystycznej działalności gospodarczej. Zakaz obowiązuje przez 3 lata. Wyrok jest nieprawomocny, a sąd poinformował, iż wymiar kary zostanie podany do publicznej wiadomości.